Słuchajcie, dzień trzeci, o ile się nie mylę, festynu, 27 festynu archeologicznego w Biskupinie, tutaj na Pałukach, w cudownym miejscu. Tematem jest Matka Natura. Matka Natura, czyli to wszystko, co nas otacza, co nam towarzyszy, od kiedy człowiek pojawił się na ziemi. Już za chwilę tutaj na placu, na półwyspie, pokaz walk wojowników. Pokaz walk wojowników wzbogacony o zwierzęta, czyli o Matkę Naturę. Mikrofon Maxowi. Bardzo prosimy o ciszę, słuchajcie. Bardzo prosimy teraz o ciszę. Nasz konik musi się przejść po placu. Musi się rozejrzeć. To dla niego nietypowa sytuacja. Dużo ludzi, kolorowe stroje. Znaczy, musi się zapoznać z placem. Tak jak wam mówiłem, Radbor Żerca świątyni przedchrześcijańskiego Boga wprowadził właśnie karego konia, który jest poświęcony Trygławowi, jednemu z bogów słowiańskich, najważniejszych, bo jednemu z bogów, ten akurat jest bogiem o trzech twarzach. Już na plac zmierza oddział wojowników, zachodni Słowianie. Zdaje się, że bieleci. Oni wkraczają na teren świątyni po to, by zapytać Radbora, czy warto ruszyć do walki. Chcą uderzyć na Sasów. Chcą przejść Łabę i uderzyć na bogate saskie kraje. Ale do tego potrzebują wróżby. Chcą wiedzieć, chcą się upewnić, czy Trygław, mądry bóg podziemia, będzie sprzyjał ich walce. Wkroczyli na plac. Większość wojów to Słowianie. Są też wśród nich Wikingowie z dalekiej północy. Jeszcze rozmawiają, dyskutują ze sobą. Mają przygotowane dary, które będą złożone w świątyni, ale teraz każdy z nich chce wiedzieć, czy jeżeli ruszą na wojnę, to odniosą sukces. Czy może nie warto ruszać do walki? Dziewięć włóczni będzie ułożonych na placu. Dziewięć włóczni, nad którymi będzie musiał przejść święty koń Trygława. Wojownicy już są gotowi. W czasie wróżby musi być całkowita cisza. Po to, żeby żerca właściwie odczytał sygnał wysyłany przez trójgłowego Boga. Radborze, jesteśmy gotowi. Czy święty koń Trygława przejdzie spokojnie nad włóczniami? Czy święty koń Trygława trąci tłum zwierzę? Za chwilę okaże się, czy warto ruszyć na wojnę ciszy. Nie wygląda to dobrze. Radborze,
Koń potrącił włócznie. Trygław nie zezwala, by walczyć. Jeżeli ruszycie do boju na swoją zgubę. Wróżba jest niepomyślna. Co teraz? Słyszycie? Wojownicy krzyczą, że wracają do domu. Nie chcą ginąć. Co teraz będzie? Narada, 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 wojownicy. Pierwszy głos, który mówi, nie starczy nam, by przetrwać zimę. Musimy iść na wojnę. Zobaczcie, zamieszanie w szeregach. Drużyna dyskutuje ze sobą. Czy warto zaryzykować? Czy warto walczyć? Czy mamy się bić? O, myki do spania, już się zaczęło. Jesteś tchórzem, krzyknął jeden. Sam jesteś tchórzem, ustawiają się rody. Rozpoczęła się bratobójcza walka. Bratobójcza walka, w której stają naprzeciw siebie ci, którzy jeszcze chwilę temu byli przyjaciółmi. Ale jeszcze leniwie, jeszcze liczą na to, że jeden drugiego przekonał. Spójrz mi w oczy, ile dzbanów piwa wypiliśmy, a dzisiaj wyciągasz miecz przeciwko mnie. Jesteś mężem mojej siostry. Nie chcę cię zabijać, ale robi się niedobrze. Puszczają wojownikom nerwy. Zaczyna robić się naprawdę groźnie. Zróbcie hałas! Wojownicy, walka! Piersi leżą na ziemi, może tylko ranni, może nikt nie zginął, może, ale pchnięcia włóczni nie pozostawiają wielkiej nadziei. Czy to już koniec? Koniec! Chwała zwycięzcom, chwała zwyciężonym! Wielkie oklaski, podnieście ich z ziemi! Wojownicy, powstańcie! Trwają dyskusje, słuchajcie. Chyba potrzebny jest naprawdę wielki doping. Drużyna czarnych i drużyna brązowych. Nie słyszę publiczności. Drużyna brązowych wrzeszczy brązowi, to czarnych krzyczy czarni. Rozdzieliła się armia. Długa broń przeciwko długiej broni. Zderzają się miecze i topory. Trzaskają po hełmie. Zamieszanie na placu bitwy. Już nikt nie wie, kto jest z kim. Wracajcie na plac bitwy, no na litość boską, patrzcie, no poszli od razu na obiad. I mamy zwycięzców! Wielkie brawa!
brawa, podniosą ich z ziemi. Wojownicy, powstańcie. Jedni mówią jeszcze raz, inni mówią po co, to chodźmy, idźmy do domu. Tam czekają nasze piękne żony. Tam czeka na nas dobre jedzenie. Po co przelewać krew? Czy mamy walczyć? Dzieciaki żądne tego, aby oglądać prawdziwych mężczyzn. Ciężko uzbrojonych, tych, którzy nie boją się połamanych paluchów. Bicia w szczepionkę, sypania piaskiem po oczach. Dawajcie! Rodzice gotowi! Postmortem kolega z ziemi jeszcze próbował. Tak to w agonii to człowiek się jeszcze rusza trochę, jak było widać. Wojownicy, powstańcie, a publiczność brawa i krzyki jak na koncercie! Tak, trzeba pocieszyć kolegę. Wojownicy zbierają się, znowu dyskutują. Po raz kolejny. Do czego dojdzie tym razem? Moi drodzy, oni nadal nie mają dość, chcą się bić. Czy wy chcecie to zobaczyć? Może tym razem rozwiąże się problem z wróżbą Trygława. Przygotowani, słońce gra na hełmach. Tarcze, miecze dźwięczą mocno. Zaczęły się nerwy. Niech zacznie się prawdziwa walka. Szybka akcja, uderzenie klinem w przeciwnika, rozerwanie jego szeregu. I już teraz kończenie, kończenie, cios za cios, wet za wet. Się o leżącego kolegę. Słuchajcie, nie wiem jak nazwać to, co się dzieje, ale odpowiedni doping powinien pomóc. Każdy z tych ważących, no, to
dobra, rzućmy. Koło setki gości ma na sobie 30-kilogramowy pancerz, także Marmina stał ucierpiał troszeczkę. Wojownicy, powstańcie! Moi drodzy, chcemy wam teraz pokazać walki naprawdę z bliska. Bądźcie ostrożni. Wojownicy pilnują, by broń nie wyleciała im z rąk, ale taką formą pokazową, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Formą pokazową są tak zwane kręgi. Wojownicy, krąg! Teraz będzie walczył każdy z każdym. Krąg honoru to krąg, w którym wolno walczyć tylko z jednym wybranym przeciwnikiem. Nie wolno bić w plecy, nie wolno sypać piachem po oczach. Trzeba walczyć honorowo. Zaraz będzie twój ulubiony. Ale jak to nie? Gotowi do walki, unieście broń! Bardzo ciekawa walka na środku pola. Nasz przyjaciel z Litwy, Martinas, i Czapla z drużyny Niedźwiedzis. Dawaj, 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 dawaj! Jedźcie na siebie! Rewelacja, Martinas, Litwa, brawo! Pojedynki Polska-Litwa są fajne, bo czy ten wygra, czy tamten, to zawsze wygra nasz. Dawaj, 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 jedźcie, jedźcie! Oj, oj, tam! Tam się dzieje! Rewelacja! Bardzo dobre pojedynki dzisiaj. Panowie już rozgrzani, rozkręceni po 3-miesięcznym niemal sezonie. Gotowi do tego, by walczyć ze sobą szybko i mocno. Pięknie weszło, nie? Wielkie brawa! O, brawo! Brawo! O, teraz op! Kolejny pojedynek! I ostatni pojedynek w kręgu honoru! Pięknie, pięknie! Mamy zwycięzcę! Moi drodzy, niech wojownicy powstaną! To był krąg honoru! Ale teraz przed wami symulacja prawdziwego pola bitwy. Wielkiego zamieszania. Nikt nie wie, kto przeciwko komu, kto z kim. Sekundy na rozpoznanie tarczy, bądź też twarzy kolegi. A może to nie jest nasz przyjaciel? Może to zdrajca? To krąg, w którym nie ma żadnych zasad. Przed wami krąg zdrady. Tutaj wolno wszystko. Zdrada! Wojownicy dobierają się w sojusze. Widzicie, niektórzy stoją po dwóch. Niektórzy rozglądają się naokoło. Zajścia z zapleców. Tutaj wolno. Tutaj muszę najbardziej uważać, bo nie wiem, z której stronie oni odbiegną. Mogę być w środku. Stop!
Ja nie wiem, co się wydarzyło w tamtym narożniku, ale nasz przyjaciel z Litwy nadal jest na nogach, pomimo tego, że był zaatakowany przez drzew. Litewski niedźwiedź, żubr z dalekiej północy. Już zaczyna się szukanie, widzicie? Oczy naokoło głowy. To jest to z której strony. Może szybki sojusz, a może niekoniecznie. No chyba, że on jest taki młody. No to 3-4 na całe gardło! Tutaj twoje wierne fanki, twoje wierni fani wspierają cię całą mocą. Czy dasz radę w kręgu zdrady? I zostali na polu po raz kolejny. Czapla z drużyny Mierlis, brązowa tarcza. Kto kibicuje Czapli? A kto Martinezowi? No to Kopi! Jak to się skończy? Czy będzie oczekiwanie na błąd przeciwnika? Czy też ciężkie natarcie? Dwaj mistrzowie miecza, wspaniali wojownicy, po raz kolejny mierzą się ze sobą w naszym rozbudowanym drewnianym ringu. Maksiu, gdzie jesteś? Słuchajcie, ja uciekam na scenę i przekazuję... Chciałem powiedzieć telefon. Gotowi?
trzeci tarcza, pancernik. Bardzo dawno! Wojowie ukłon!